Przyjrzyjmy się bliżej zbiornikom. Najczęściej stosowany aktualnie typ zbiornika w samochodowych instalacjach gazowych to zbiornik toroidalny. Zbiorniki te dostępne są w szerokim zakresie rozmiarów. Średnice od 565 do 720 mm i wysokości od 180 do 300 mm, co pozwala na uzyskanie pojemności od 33,5 do 107 litrów. Wszystkie rozmiary zbiorników mogą być w wersji do stosowania z wielozaworem wewnętrznym lub zewnętrznym oraz z armaturą czterootworową, zwaną też holenderską, wewnętrzną lub zewnętrzną. Dla uzyskania większej pojemności zbiorników przy określonych gabarytach przeznaczone są zbiorniki MoReMo, z których maksymalną objętość uzyskuje się dla zbiorników tzw. pełnych, z kołnierzem zewnętrznym 0 stopni. LP Gaz posiada najszerszy na świecie wybór zbiorników toroidalnych LPG. Wszystkie zbiorniki LPG posiadają homologację ECE 67R01 oraz dopuszczenie do stosowania przez Polski Transportowy Dozór Techniczny, TDT. W ofercie LP Gaz dostępne są zbiorniki toroidalne HIT, wyróżniające się nowoczesną konstrukcją i mniejszym ciężarem. To wewnętrzny zbiornik toroidalny HIT pod wielozawór z głowicą wewnętrzną pod kątem 30 stopni, najczęściej mocowany wewnątrz pojazdu, we wnęce na koło zapasowe. Zbiorniki LP Gaz wykonane są ze stali o wysokich parametrach wytrzymałościowych, co w połączeniu z innowacyjnym rozwiązaniem konstrukcyjnym pozwala na znaczące zmniejszenie ich wagi. Montaż wymaga znacznie mniej wysiłku niż przy innych zbiornikach i zmniejsza się zużycie paliwa oraz układu jezdnego, bo zbiorniki te ważą mniej, nawet do 10 kg. Zbiornik mocowany jest w samochodzie dwupunktowo na dwie śruby. Dwupunktowe mocowanie stosuje się także dla małych i średnich zbiorników podwieszanych, mocowanych na zewnątrz pojazdu. Dzięki mniejszej wadze zbiorników LP Gaz, także średnie zbiorniki toroidalne mogą być podwieszane za pomocą prostszego, dwupunktowego mocowania. Inny sposób mocowania stosuje się dla większych zbiorników zewnętrznych HIT i MoReMo, podwieszanych pod pojazdem. W takich przypadkach stosuje się zbiorniki w wersji z mocowaniem czteropunktowym, z czterema uszami lub z czterema łapami. Zbiornik mocowany jest śrubami do karoserii pojazdu lub do oddzielnej ramy. Zbiorniki LP Gaz posiadają odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne i w przypadku mocowania na zewnątrz należy je zabezpieczyć tylko przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. przed kamieniami. Montowane na zewnątrz wielozawory wymagają dodatkowego zabezpieczenia, odpowiednią osłoną lub hermetyczną obudową. Wszystkie zbiorniki LP Gaz dostosowane są także do armatury czterootworowej, tzw. holenderskiej. Dostępne są zbiorniki z rozwiązaniem tradycyjnym, czyli z armaturą na zewnątrz zbiornika, zamkniętą w odpowiedniej obudowie, oraz nowatorskie rozwiązanie LP Gaz z armaturą czterootworową wewnętrzną. Armatura wewnętrzna zawiera się w gabarytach zbiornika, co stanowi jej główną zaletę i może być zamontowana w wersji dostępnej od góry zbiornika lub od dołu, na przykład w zbiornikach podwieszanych. Zbiorniki toroidalne to najczęściej stosowany aktualnie typ zbiornika w samochodowych instalacjach gazowych. Montuje się je głównie w bagażniku, w miejscu przeznaczonym na koło zapasowe lub na zewnątrz pod podwoziem pojazdu. Konieczność rozwiązania problemu koła zapasowego stanowi pewne ograniczenia lub też dodatkowy kłopot dla kierowcy. Zbiorniki toroidalne MoReMo poszerzają dotychczasowy zakres zastosowania o nowe możliwości – zbiorniki stojące typu stand. Montaż zbiornika w pozycji stojącej, niedostępnej dla innych rozwiązań, umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni bagażnika i poszerza tym samym zakres możliwości adaptacji pojazdów na zasilanie gazem. Zastosowanie zbiornika typu stand pozwala na pozostawienie koła zapasowego na swoim miejscu i nie ogranicza wykorzystania powierzchni bagażowej.
Zbiorniki HIT i MoReMo produkowane są ze stali o wysokich parametrach wytrzymałościowych, co w połączeniu z innowacyjną konstrukcją umożliwia produkcję szerokiej gamy zbiorników o stosunkowo mniejszym ciężarze, o większej pojemności zbiornika i z szybkim, jednopunktowym montażem. Warto zwrócić uwagę na rozwiązania dostępne jedynie w LP Gaz, czyli małe zbiorniki toroidalne do armatury czterootworowej, zbiorniki LC o dużej pojemności. Zbiorniki LP Gaz z powodzeniem montowane są nie tylko w samochodach osobowych, ale także w pojazdach ciężarowych, ciągnikach siodłowych, autobusach, maszynach przemysłowych, budowlanych i rolniczych. Nowatorskie rozwiązanie zbiornika o nazwie LC Large Capacity umożliwia wyprodukowanie zbiorników LPG o pojemności od 62 do 545 litrów. To największe zbiorniki LPG do samochodów dostępne na świecie, dzięki którym nawet dla dużych silników można zapewnić odpowiednią ilość paliwa gazowego bez konieczności łączenia kilku zbiorników ze sobą. Dodatkową zaletą zbiorników LC jest armatura zawarta w gabarytach zbiornika, co ma duże znaczenie przy montażu zbiorników na zewnątrz, szczególnie na ramie pojazdu. Występują one w wersji horizontal do montażu poziomego oraz w wersji vertical do montażu w pozycji pionowej. Dla tych zbiorników zostały przygotowane odpowiednie mocowania pozwalające na łatwy montaż bez konieczności zmian konstrukcyjnych podwozia pojazdu. Tam, gdzie nie ma możliwości montażu zbiornika toroidalnego, montuje się zbiorniki cylindryczne. Znajdują one zastosowanie w samochodach, w których brakuje wnęki na koło zapasowe lub też w sytuacji, gdy kierowca chce mieć zarówno koło zapasowe w miejscu do tego wyznaczonym, jak i zbiornik gazu. LP Gaz oferuje zbiorniki cylindryczne w średnicach od 200 do 450 mm i pojemnościach od 4,7 do 240 litrów. To najszerszy wybór tego rodzaju zbiorników. Przeznaczone mogą być one do montażu poziomego oraz do pionowego z zastosowaniem wielozaworów lub armatury czterootworowej. Bezpośrednio na zbiorniku montowane jest wyposażenie zbiornika. Może to być wielozawór zawierający w jednym korpusie wszystkie elementy armatury wymagane określonymi przepisami, czyli zawór napełniania z ograniczeniem do 80%, płynowskaz, zawór bezpieczeństwa i elektrozawór wypływu. Za armaturę najwyższej klasy uważane jest wyposażenie czterootworowe zbiorników LPG, na które składają się zawór napełnienia do 80%, wskaźnik ilości LPG, zawór bezpieczeństwa ograniczający ciśnienie w zbiorniku i elektrozawór wypływu. Takie rozwiązanie stosowane jest w zbiornikach typu stent oraz LC. Wszystkie zbiorniki LPG, zarówno cylindryczne, jak i toroidalne, dostępne są w wersji z armaturą czterootworową, mocowaną na zewnątrz zbiornika, a toroidalne także wewnątrz zbiornika. Do magazynowania CNG, czyli sprężonego gazu ziemnego, a dokładniej metanu, stosuje się butle cylindryczne w kształcie cylindra o średnicy od 200 do 360 mm, przeznaczone do pracy przy ciśnieniu do 250 bar. Do najbardziej rozpowszechnionych należą butle stalowe, w których ciężar samej butli jest największy. Mniejszą wagę uzyskuje się przy butlach metalowych wzmacnianych, a najmniejszą przy butlach kompozytowych, ale te z kolei są najdroższe. Na butli znajduje się zawór zespolony, przez który następuje jej napełnienie oraz pobór gazu do reduktora sterowany elektrozaworem. Dodatkowo umieszczane są w nim zawory bezpieczeństwa.